Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Witam się z Wami z reszteczką mojej kawki, którą zrobił mi Marcin. Jest przepyszna, już tutaj sobie ją dopijam. Wróciłam jakiś czas temu do domu z pracy i pomyślałam, że będę miała takie nieśpieszne popołudnie i nieśpieszny wieczór. I dopiero teraz poczułam, że tak, to jest ten moment, kiedy chcę zacząć nagrywać tego vlogmasa i zapraszam Was dzisiaj na coś innego, na coś nieśpiesznego, na coś, mam nadzieję, że chillowego i takiego bardziej odprężającego, dlatego że musimy, moi drodzy, zachować balans. Wczoraj była produktywność, wczoraj działaliśmy na 100%, wyciskaliśmy z tego popołudnia wszystko, co się dało. Wycisnęłam z tego popołudnia takie, wycisnęłam tamto popołudnie jak cytrynkę, a dzisiaj mam ochotę odpocząć i po mnie widać, że ja potrzebuję tego, aby odpocząć. Widać to po moich włosach, po mojej cerze, po moich okolicach pod oczami, po tych, teraz tego nie widać, bo jeszcze mam resztki makijażu, ale mam sinice pod oczami, mi się to bardzo rzadko zdarza, ja w ogóle worków pod oczami zazwyczaj nie mam, ale te miejsca są takie zasinione i widać, że ja potrzebuję tego, aby się wyspać, aby troszeczkę o siebie zadbać, dlatego też pomyślałam, że zrobimy sobie przed świętami taki vlogmas w stylu self-care, dbania o siebie, babski wieczór, coś takiego. I zachęcę Was do tego, abyście Wy również może dzisiaj sobie odpuściły, abyście dały sobie czas, dały sobie chwilę na to, aby odetchnąć, bo jeszcze kilka dni do świąt nas czeka i wiem, że przyda się taki moment przerwy. Nie wiem, dajcie znać, czy też tego potrzebujecie, bo ja bardzo. I dzisiaj stawiam na siebie, na swoje potrzeby, bo właśnie tak to jest w grudniu, że my o sobie zapominamy, pamiętamy o wszystkich innych, pamiętamy, aby kupić każdemu prezent, ale nie sobie. Dlatego dajmy sobie dzisiaj czas, moi drodzy. Zróbmy coś dla siebie. Chociażby, nawet jeśli nie macie całego popołudnia dla siebie, to chociaż znajdźcie tą godzinkę, pół godzinki, 15 minut, ale zróbcie coś dla siebie. Bardzo Was zachęcam do tego i mam nadzieję, że ten vlogmas może was zmotywuje, aby zająć się sobą dzisiaj. Zapraszam Was na film. Na początku zaczniemy od pieczenia, bo ja na przykład, kiedy się stresuję, kiedy mam taki bardziej intensywny czas, nie wiem jak to się dzieje, ale mam ochotę piec i pomyślałam, że mimo, że to świąt jeszcze chwila i pewnie będę robić ten piernik ponownie, to zrobimy sobie piernik najlepszy z kwestii smaku. Ja go już robię od lat tak naprawdę i jest przepyszny, a robi się go bardzo, bardzo szybko. Tak, wydrukowałam sobie przepis, podlinkuję Wam go oczywiście na dole i sobie przygotujemy, upieczemy, może nawet uda się go wieczorem spróbować, no zobaczymy, jak się ostudzi, to postaram się go jeszcze przekroić, zrobić polewę i przełożyć tymi powidłami śliwkowymi, byłoby super, na przykład zrobić sobie herbatkę taką zimową. Albo dzisiaj, albo jutro i kawałeczek tego serniczka, nie, tego pierniczka. Ja uwielbiam w ogóle w grudniu piernikowe smaki, wszystko co jest piernikowe, no kocham, wiadomo, toruń też kocham i toruń to są pierniki, więc siłą rzeczy bardzo, bardzo lubię i też zapach piernika roznoszący się po domu to jest rewelacja. Później zrobimy sobie spa. Tak myślę, ja nie jestem za bardzo za kąpielami w wannie, ale powiem Wam, że potrzebuję tego, żeby się położyć, odpocząć, wychillować, więc tak, zapowiada się nam bardzo fajne popołudnie, bardzo przyjemny i relaksujący wieczór, zróbcie sobie herbatkę, nie będę Was zachęcać do tego, abyście robili sobie kawkę, bo kawka pobudza, no wiadomo, ale no herbata w sumie też ma kofeinę, nie? No to troszeczkę też pobudza, ale tak, nastroimy się dzisiaj tak pozytywnie i mam nadzieję, że naładujemy nasze bateryjki na kolejne intensywne dni. Zapraszam Was na kolejnego vlogmasa, bawcie się dobrze i zaczynamy od pieczenia. A jeśli Wy ostatnio piekliście albo będziecie coś ciekawego piec, to dajcie znać co takiego, bo może jeszcze się zainspiruję przed świętami i od Was zgapię jakiś przepis. Zapraszam!
lala, zobaczcie, jak ten piernik wyrósł i jeszcze rośnie. Zostało 13 minut i powinien teoretycznie być gotowy. Pachnie przecudownie i robi się to dosłownie w 15 minut. 15 minut wyrobicie masę, potem musi się ostudzić to ciasto, przekroić je trzeba na pół, no chyba, że nie chcecie, ale lepiej je przekroić wzdłuż. Przekłada się i to ciasto powidłami śliwkowymi i potem jeszcze dodatkowo będę robić polewę na górę i będzie można jeść, jak to zastygnie oczywiście, więc no pyszka, uwielbiam ten piernik, serio, polecam wam ten przepis jeszcze raz. No chyba się dopiekło, ciasto już jest na talerzu, studzę je, pachnie cudownie i kawałek mi został na blaszce, spróbowałam i Jezu, jakie to jest pyszne, ja wam serdecznie polecam, najlepszy piernik ever, uwielbiam, uwielbiam, naprawdę jest przesmaczny, jeszcze raz polecam, a teraz lecimy na górę, pora na małe spa. No dobrze, moi drodzy, w takim troszeczkę śmiesznym wydaniu do was przychodzę. Oczyściłam twarz, umyłam ją i nałożyłam maseczkę, bo stwierdziłam, że dzisiaj naprawdę będę się rozpieszczać i nałożę dwie. Pierwsza to jest ta ASOA i ona jest oczyszczająca. Maseczka przeznaczona do skóry mieszanej i trądzikowej. A że ja mam ostatnio kilka wyprysków, takich niedoskonałości, to sprawdza się naprawdę fantastycznie. To jest złoto według mnie i warto ją mieć u siebie w łazience. Ja jestem zachwycona, używałam ją już kilkukrotnie i rzeczywiście ta cera jest oczyszczona, pory są no czyste, one są zwężone. No ja jestem w szoku, jak dobrze ona działa. Ta cera jest jakby zblurowana, no naprawdę fantastyczna sprawa. I ma też taki przepiękny fioletowawy kolor. To jest napisane, że ona jest niebieska. Ja bym powiedziała coś między niebieskim a fioletem. Taka szarość. No, bardzo fajnie się sprawdza. Jedyny minus to jest zapach. Nie każdemu pewnie on podejdzie. To jest taki specyficzny... No nie wiem nawet, jak ten zapach nazwać, wiecie? Tak. Musicie ją po prostu pomachać, bo z niczym mi się nie kojarzy. Taki surowy zapach i on zostaje na skórze tak na drugi dzień. Ja czasami jeszcze czuję tę maseczkę, jakbym miała ją na twarzy, a ja już ją dawno zmyłam, nic nie zostaje, a jednak ja ją czuję. Niemniej świetnie oczyszcza. Jak ją zmyję, to nałożę inną maseczkę i to będzie już maseczka, która ma nawilżyć twarz. Pochodzi z firmy Apis. Mam te ogromne opakowanie, 200 ml. Maska łagodząca po zabiegu kwasami. Ja ją chcę nałożyć, dlatego że stosuję to serum z CeraVe z retinolem, oto tutaj, i również chcę je dzisiaj nałożyć, ale najpierw wiecie, oczyszczanie, potem nawilżanie, potem będzie to serum i później nałożę jeszcze krem. I w ogóle, co chcę wam powiedzieć, to teraz zmywałam ten makijaż, tak wiecie, powoli, bez pośpiechu i ja już czuję się taka zrelaksowana, taka uspokojona, moje nerwy są ukojone. No mega sprawa, naprawdę polecam wam zrobić sobie taki wieczór, zwłaszcza w tym całym pędzie grudniowym, kiedy wszyscy świrują. Ja nie włączam niczego, nie włączam żadnej muzyki, może jak wezmę sobie kąpiel, już naleję wody do wanny, to jakiś jazz sobie włączę, coś takiego spokojnego, ale nie włączam żadnych YouTube'ów, nie włączam żadnych podcastów, nic rozwojowego w tym momencie, bo mam ochotę siebie utulić i uspokoić, no bo ten grudzień jest naprawdę na wariackich papierach, w pędzie, dużo się dzieje, więc fajnie zrobić sobie taki wieczór i tę maseczkę, tak chcę sobie zobaczyć, na jak długo muszę ją nałożyć, na 5-15 minut, no to ja ją zostawię tak na 10 minut, zmyję ją, nałożę maseczkę Apis i robię sobie kąpiel. I w ogóle zmieniłam
mój sposób działania podczas takiego wieczoru, bo zazwyczaj myłam najpierw włosy, potem nakładałam maseczkę, a teraz nie. Teraz chcę najpierw właśnie jedną maseczkę nałożyć, drugą, zrobić sobie kąpiel, a włosy umyję na końcu, dlatego że one były po prostu tłuste, bo wiadomo, jak naleje się tej gorącej wody do wanny i potem wyjdziecie, to nie wiem, czy wy tak macie, ale czasami ja mam tak, że wychodzę, jestem bardziej rozgrzana i jeszcze tak dzieje się za dużo, więc pomyślałam, że troszeczkę zmienię kolejność. I tak to tym razem zrobię i zobaczę, jak to się u mnie sprawdzi. Więc tak, maseczka na twarzy jest. Czekam jeszcze 5 minut, bo już widzę, że 6 minut tutaj do Was gadam. I zmywam ją i nakładam kolejną. I w ogóle jeszcze jedna sprawa. Polecam Wam bardzo serdecznie taki pędzel do maseczki. Ja wiem, że maseczkę można nałożyć palcami, oczywiście. Ale jak nakładacie takim pędzlem, tak wiecie, tak robicie to delikatnie, to też to dodaje. Dodaje do takiego wieczoru. Więc serdecznie Wam polecam. To jest pędzelek z The Body Shop i sprawdza się bardzo, bardzo. Dobrze. No to teraz pora na kąpiel. Nie pytajcie, jak ja wydostanę się z tej bluzy, ale damy radę. Ja już jestem po i to była czysta przyjemność, rewelacja. Polecam każdemu taki wieczór dla siebie, wieczór spa. I w ogóle dzisiaj przeglądając swoje piżamy znalazłam ten z Primarka z Grinchem. W sumie Marcin taką powinien mieć, ale jest mega przyjemna, taka szeroka, oversize'owa i tak czuję się utulona, tak cozy. I teraz znalazłam jeszcze jedną piżamkę, którą specjalnie trzymałam na jesień, na zimę 2023 i okazało się, że chyba coś pomyliłam ze zmianem albo schudłam i wtedy była dobra, a teraz już jest tak średnio, bo niestety wzięłam M-kę i nie widzicie tego, ja to widzę w lustrze. I troszeczkę jakby mi spadała, ale to nic, to jest piżama. Damy radę. I tak, włosy już umyłam, może Wam pokażę czym, bo w sumie to jest ciekawe dla mnie, nie wiem jak dla Was, ale szampon, to jest Pharmaceris, moi drodzy. Pharmaceris, szampon, który kojarzy mi się z moimi studiami, z czasami, kiedy chodziłam na studia. To jest seria H, włosy i skórogłowy, podwiedzone DD. Skoncentrowany szampon wzmacniający łodygę włosa, włosy osłabione i przyrodzone. Uwielbiam zapach tego szamponu, uwielbiam to, jak on oczyszcza włosy i cały czas działa dobrze, tak jak pamiętałam, że działał. No uwielbiam, więc z mojej strony oczywiście leci polecajka, chociaż ja mogę troszeczkę tak z emocjami podchodzić do tego szamponu, bo bardzo dobrze mi się kojarzy z fajnymi czasami, z przyjemnymi momentami w życiu, więc tak, polecam Wam serdecznie. Odżywka to jest oczywiście L'Oreal Elvive Rapid Reviver. Top of the top. Nakładałam na chwilę, więc zaraz zdejmę ten turban i będę rozczesywać włosy. To jest turban od Anwen i jeśli szukacie takiego w 100% bawełnianego turbanu, który delikatnie Wam te włosy odsączy z wody, no to ja serdecznie polecam. Dostępny w drogerii Contigo. Tak. Tak. Tam jest dostępny od ręki, a jeśli chcecie go kupić online, to oczywiście na stronie Anwen i pewnie w innych drogeriach. Balsam do ciała. Będzie w ogóle aktualizacja kosmetyków pielęgnacyjnych i tak dalej i kosmetyków do twarzy, włosów, wszystkiego, bo już dawno o tym nie mówiłam. Widzicie w ogóle, jaką ja energię? Teraz mam no szok. Balea. Balsam, który przyjechał ze mną w czerwcu z naszego mini Eurotripu i to jest body cream vanilla and kokos. Przepiękny zapach. Świetnie nawilża ten balsam ciało. No uwielbiam, bardzo fajny. Dobrze rozprowadza się po skórze, sunie, nie jest taki tępy. Fajnie się wchłania, skóra jest przyjemnie miękka, ten zapach niestety nie zostaje na skórze, po chwili on się ulatnia, ale i tak jest świetny. I teraz nakładam serum, później krem pod oczy i krem na twarz i myślę, że jeśli chodzi o krem, to dzisiaj postawię na Physio Gel, codzienne nawilżanie, krem intensywny do skóry bardzo suchej i wrażliwej, bo przyda mi się takie nawilżenie, ale najpierw moje serum, moi drodzy,
które jest bardzo, bardzo fajne. Dwie pompeczki i rozsmarowuję. I tak, naprawdę chyba polubię się z kąpielami. Może nie będę brać ich jakoś super często, jeśli to będzie raz na 3 tygodnie powiedzmy, to i tak według mnie będzie super, ale przede wszystkim chodzi mi o to, że kluczem jest dobranie sobie temperatury wody, bo ja zawsze wychodziłam z założenia, że jeśli biorę kąpiel, to ta woda musi być gorąca, ma mnie parzyć, ale chyba nie do końca musi tak być, bo dzisiaj ta woda była ciepła, jakoś super gorąca, ale taka cieplejsza. I serio sobie poleżałam, odpoczęłam i włączyłam playlistę na Spotify Spa 2023 i powiem wam, że tak się zrelaksowałam, ja tak tego potrzebowałam, zwłaszcza w tym zabieganym czasie, tuż przed świętami, aby się odprężyć. No rewelacja! Polecam serdecznie. Oczywiście ta skóra na twarzy, ona już była sucha, bo ja wcześniej sobie stonizowałam ją. Moim ukochanym tonikiem Algo Tonic, o którym wam już chyba od jakiegoś czasu nie mówiłam, Sensumary, cały czas z niego korzystam, kolejne opakowanie już czeka. I proszę bardzo, serum nałożone, teraz rozczesuję włosy i chilluję przy choince. Tak sobie myślę, że usiądę chyba przy choince, zobaczę jak to mój piernik, czy ostygł, czy nie, czy mogę z nim coś ewentualnie zrobić, czy zostawię to na jutro, nie wiem. Ale ekstra i ta skóra jest taka oczyszczona, no okej, mam tutaj delikatne suche skórki, ale mam nadzieję, że się czego pozbędę. Rewelacja, fajnie. Proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Ojej. Ale muszę Ci powiedzieć, że w tym roku ten piernik jakoś wyszedł mi jeszcze lepiej. Tak? Nie wiem, co ja zrobiłam inaczej. Zobaczymy, jak roku będzie smakował. No to tego jeszcze nie wiem, ale ta polewa i to wszystko jakoś tak jakby troszkę lepiej mi to wyszło. Czy ja mam chrypę? Troszeczkę. O, tak się śmiałaś z innych. Nie śmiałam się. Po prostu mutacje przechodzisz. Nie, tak, wiek. Dobra. Ja nie żałuję czekolady. Nie żałuję. A masz cukiereczki? Nie mam cukierek. Ja cukiereczków nie używam. No, to gdzie było... na piernik cukiereczki? No, cukiereczki tylko moje rzeczy. Czekolada i cukiereczki. Tyle cukiereczki. Jej. Ja nie wiem, co z tymi cukiereczkami się masz naprawdę. Dzieciństwo. Dzieciństwo, cukiereczki. Ale wiesz co? Ale dobra, nic nie mówię. Na makowce są cukiereczki. Nic nie mówię. Właśnie. Nic nie mówię. Nie narzekaj. No zarzek ładnie, jak się błyszczy. Przekroimy dzisiaj jeszcze. No mam nadzieję. Spróbujemy. No, otworzymy tak kalendarze. Szklankę mleka i tak przed snem sobie walnąć. Tak szklankę mleka i piernika. No. Ale lubię ten piernik. Żony roboty. Lubię ten piernik, naprawdę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, taka próba przed świętami jeszcze. Tak? Tak. Dobra. Do pracy zanosisz? No, może. Zobacz. No, tada! A nie ma żadnych orzechów? Musiał sprawdzić, ale chyba nie. Chyba nie. Chyba nie jest uczulony. Ale wyszło elegancko, co? Pięknie. Daję sobie okejkę. Brawo ty. Dziękuję. Witamy na 13. postrunku. Śmiej. 19 dzisiaj, o, słuchaj. Boziu. 5. Dzisiaj 19. Ja jestem podekscytowana twoim okienkiem. Tak? Jestem tak podekscytowana twoim okienkiem. Co ty robiłeś w ogóle? No co, chciałbyś, żeby tak łatwo było. Muszę odsunąć twój stojak. Gdzieś tutaj się sznur zahaczył. Mów do sznura. Kable. To... Myślę, że to będzie to, co z przodu leży. Też tak myślę.
że muszę to jakoś się poplątało. Odbezpieczyć. Okay. Czyż już znowu jakaś butelka? No, już taka, wiesz. Słucham? Już tak mówisz, wiesz. No bo tutaj widzisz, albo masz spektakularnie, albo w ogóle. To dzisiaj spektakularnie? Nie, raczej nie. Winter Spice. Rynek? O, oh, cute! O, podoba mi się. Very nice. Bardzo fajne. Czyżby to był BM znowu? Ale zobaczcie, jak to cute wygląda. Bardzo mi się podoba. I chyba od razu to otwieram i... No tak, no otwieram. No, no, przecież tak, mamy no, grudzień, no. Mamy święta, to otwieramy, ale... Prawie no, jak baccarat róż. Prawie jak baccarat róż. Dobra, ja to za chwilę otworzę. Dlaczego? Dlaczego? Za chwilę otworzę. Dlaczego? Bo dużo czasu mi zajmie, a bardzo ładnie. Serio to jest BM? Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to ładnie wygląda, ale oni mają z tego co powiem, chociaż rzadko tam bywamy. Znaczy ja bywam, ty widzę częściej. No nie, raz tylko byłem. Raz tylko byłeś, przepraszam. Dobrze, zniciśnie. Ale pamiętam, że oni mieli właśnie takie serie. Kurczę, musimy się przejść do BM-u. Jeszcze przed świętami. No, musimy się wybrać na chwilę. Dobra, teraz ty, bo jestem bardzo podekscytowana twoim okienkiem. Zapraszam, zapraszam, panie Marcinie. Proszę. Proszę, bo ja jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Kto wie, ten wie, dlaczego ja się ekscytuję. Ja się jaram tym okienkiem, naprawdę. Widzicie, kapcie zdjął? Nic się nie zmienia w tej kwestii. Moje piękne piżamki i serduszka. Tak, muszę ci usiąść, bo... Po co, żeby nóg nie pokazywać za bardzo? Dobrze, pokaż. Hellfire Club. Wyprałam ci tę koszulkę. 24... Nie, to jutro będzie tam. Słucham? Czyżby to była 19? Ty, tego tu nie było. Czego? 22, tego tu nie było, tak związanego. A już jest. A jaki to jest numer? Tamten? 22. A, no też. 19. Książka. No, jestem bardzo podekscytowana tym numerkiem. Słucham? A, ty nie! Ty już nie jesteś. Nie, no ja myślę, że też będę podekscytowany. Magda bawi i uczy. Jakieś nożyczki. Myślę, że dasz radę bez nożyczek. One press, dobra. To one press to wciskam. Myśl jak rzymski cesarz. Praktykuj stoicyzm Marka Aureliusza. Donald Robertson. Gdzieś mi przeszła przez ręce kiedyś taka książka. W Empiku pewnie. Pewnie. Ciekawe. Nie, no to trafiasz mój gust pewnie. Ale czemu? Mam nadzieję. Praktykuj stoicyzm. Wyglądasz bardzo mądrze teraz. Ja no. Myślę, że przeczytam. Serio? Myślę, że tak, podejrzewam, że... Ja myślę, że powinno ci się spodobać. Pokażę ci okładkę? Bardzo ładna. Ja lubię w ogóle, jak jest w twardej oprawie książka. A, jest taka elegancka. Najbardziej lubię takie książki właśnie, o. Cienkie. Szybkie w czytaniu. A ma dużo światła na stronie? Co? Ma dużo światła na stronie? Jakie ma kartki? Jakie ma strony? Białe, nie ma takich jasne. białych. Nie, no tak. Nie, spoko. Trzonka, spoko tak także jest przyjemne. No. No dobrze. No to proszę bardzo. Dziękuję. Na świąteczny wieczór masz książkę. No i super. No. No i super. Miałam, że sobie tak strony. Super. Dziękuję. No proszę. Bardzo mi się podoba. Bardzo się cieszę. Czyli po książce dostaliśmy. No, na to wychodzi. W zasadzie jeszcze zeszedł. Dobra. Już mówimy o czym z kartkami. No to jeszcze powiedz od razu suchara, jak już tutaj jesteśmy. Odkładać gdzieś tak też.
No nie odkładaj poza zasięg swojego wzroku. Żeby nie wypadło. A, Maciej już sprząta. Dzisiaj nie będzie suchara dzisiaj. Dzisiaj strajkuję, dzisiaj suchara nie będzie. No, no. Przepraszam, gdzie mam już? Nie ma. Ojejku. To co mówi światło do wody? Co mówi światło do wody? Idź z prądem. Nie, to było co mówi prąd do wody. Albo woda do prądu. Co mówi światło do wody? Załamujesz mnie. A moje było lepsze. To było na dobrze. Dawaj ciacho, nie? Dobra. My idziemy jeść ciasto. Mam ciasto, piernik. Mam nadzieję, że vlog przypadł wam do gustu. Jeśli tak było, to co robimy? Zostawiamy kciuki w górę, jej! Dobra. I widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie na kanale. Na razie, pa!